Witam, Tomasz Wróblewski, a to jest Wolność w Remoncie. Nie ma jednej teorii, która tłumaczyłaby unikalność zachodniej cywilizacji. Potrafimy dopasować daty do pierwszej ateńskiej konstytucji, możemy wskazać, jaką drogę ludzkość, narody przebyły od świetności ostatnich 200 lat. Ale złożyło się na to całe mnóstwo czynników, mnóstwo także zrządzeń losu i przypadków. Były oczywiście lepsze i gorsze dekady, ale co do zasady, im większy był zakres naszych wolności, a zwłaszcza wolności słowa, tym szybciej rósł nasz dobrobyt. No i pytanie, gdzie z tą wolnością teraz podążamy? Na początek podziękowania. Sponsorem naszego dzisiejszego odcinka jest firma Tawex, dealer metali szlachetnych i walut. Również dziękujemy wszystkim naszym patronom za wasze dotychczasowe wsparcie. I oczywiście zapraszamy do dalszego wspierania nas. Mam nadzieję, że zachęcę tym odcinkiem do wspierania nas na Patronite. Peter Turcin twierdził, że kluczem do rozwoju zachodnich cywilizacji były przede wszystkim doświadczenia zachodnich plemion, które żyły na peryferiach Imperium Rzymskiego. Inni, jak Arnold Toynbee, uważają, że dopiero załamanie mongolskiej ekspansji na zachód i odcięcie Europy od Chin, od chińskiego rynku, stworzyło warunki dla państw zachodu do eksploracji oceanów. Niezależnie od różnych interpretacji historii, u wszystkich dziejopisarzy pojawia się jeden wspólny element element kulturowy zdolność do adaptowania starożytnych praw naturalnych do wszystkich zmieniających się uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych. Od Arystotelesa przez judeo-chrześcijański system wartości duchowych, wczesny renesans, aż po narodową demokrację. Jak pisał Ben Shapiro, mieliśmy przez te wszystkie lata jasno wyznaczony kompas, sens życia, który był niezależny od zakrętów naszej historii. Przy czym tempo rozwoju Determinowane było swobodą przepływu informacji, wiedzy i kapitału. Wypadkowa tych trzech strumieni wolności była krytyczna dla czegoś, co Bradford de Long nazwał długim wiekiem świetności. Chodzi o lata największego rozfitku zachodniej cywilizacji od 1870 roku aż po, po smutno gasnący nasz świat, począwszy gdzieś od 2010 roku jakieś łącznie 140 lat. Każda próba wyhamowania po drodze jednej z naszych fundamentalnych swobód, wolności, tłumiła rozwój pozostałych i całej cywilizacji. De Long wskazuje na rok 2010 jako tą cenzurę trwałych zaburzeń w strumieniach wolności i trwałej zapaści, braku rozwoju. Nic oczywiście nie dzieje się samoczynnie. Swoje zrobił tu wielki kryzys finansowy 2008 roku, masowe migracje ludów z południa, pandemia, rosyjska inwazja, kryzys energetyczny, nasza eurostagnacja. Wszystko to są zaburzenia, zaburzenia, który katalizatorem jednak, według profesora Gallowaya była wielka rewolucja cyfrowa, czyli zaburzenie przepływu tych informacji, tych trzech strumieni. Mówiłem o tym w poprzednich sezonach, teraz tylko przypomnę, że, jak na ironię losu, rozkwit narzędzi komunikacji społecznej, od maila aż po globalne platformy społecznościowe, przeorał wszystkie dotychczasowe modele relacji międzyludzkich, tworząc nieznane dotąd zagrożenia dla zachodnich instytucji. Od rynków kapitałowych przez naukę, kulturę, media po oczywiście życie polityczne. Jak w każdej rewolucji informacyjnej, czy jak wolą inni, rewolucji medialnej, kolejne grupy wpływów traciły stopniowo zdolność do reagowania na presję, to dolną presję coraz bardziej rozproszonych ośrodków nacisku politycznego. Takim klasycznym, niedawnym przykładem utraty tej kontroli. Był spór rządu Donalda Tuska z nieformalnym, powiedzmy, lobby obrońców Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie wchodzę już w tej szczegóły, ale poza mainstreamem w mediach społecznościowych po prostu rozgorzała wielka, spontaniczna kampania, która kompromitowała narracje rządzących i zmuszała ich do... Szybkiej zmiany nastawienia. Dla rządzących, których świadomość polityczna i medialna, jak sądzę, zatrzymała się gdzieś na początku stulecia na tradycyjnej telewizji, tradycyjnym radio, utrata sterowności medialnej, zdolności do kontrolowania tego przekazu była nie lada szokiem. Co się dzieje, kiedy politycy są zszokowani, próbują przejąć kontrolę nad technologią. Hamują, regulują, zakazują innowacyjnych rozwiązań. Tyle że nad technologią jest stosunkowo łatwo zapanować. Wystarczy kilka ustaw zmienić przepisy. Trudniej jest opanować przemiany społeczne, które nastąpiły w wyniku rewolucji technologicznej, zanim jeszcze politycy zrozumieli, że tracą już grunt pod nogami. Tak właśnie było z odwróconą piramidą informacyjną. Odwróconą, bo to za sprawą rewolucji cyfrowej tradycyjny Przepływ wiedzy od sekty mediotwórców, takiej szeroko rozumiana grupa właścicieli pism, radia, wydawców, redaktorów, wszystkich, którzy decydowali o tym, czy informacja doprowadza do mas. Zastąpił ich algorytm, który teraz decydował o wadze zdarzenia czy informacji i decydował na podstawie potrzeb odbiorców, a nie przekonań mediotwórców. W 2010 roku, tak pisze Delong, stało się jasne, że świat nie wróci na dawną ścieżkę rozkwitu. Ale nie dlatego, że informacji było za dużo albo za łatwo dostępne, ale też dlatego, że tradycyjne grupy wpływów postanowiły odzyskać utraconą kontrolę. I dalej, pisze Delong, kilka nikczemnych sił stopniowo osłabiało przywiązanie Zachodu do rozumu, nauki i zachodnich wartości. Od XV wieku, od pojawienia się maszyny drukarskiej, mieliśmy co najmniej cztery takie zakłócenia. Zakłócenia czy rewolucje informacyjne i za każdym, z każdym nowym medium przepływ informacji stawał się bardziej demokratyczny. Czy to była maszyna drukarska, czy to była szybka maszyna drukarska i na rodzinie codziennej gazety, potem radio, telewizja i inne. W każdym razie Zawsze politycy i zawsze elity starego medium usiłowały zatrzymać te zmiany, odzyskać kontrolę nad informacją i zawsze robili to głosząc troskę o maluczkich, nieświadomych, naiwnych, których często wbrew im samym postanowili chronić przed dezinformacją i deprawacją słowem. We Francji rząd wydawał licencję na posiadanie maszyny drukarskiej, dawał ją tylko lojalistom we Włoszech, Hiszpanii, konfiskowano z kolei nieszczęsne maszyny drukarskie, mówiąc, że mogą być wykorzystane do drukowania antyreligijnych, antykościelnych pamfletów. W Imperium Osmańskim przez ponad 200 lat obowiązywał zakaz druku w rodzinnym tomańskim języku. W Wielkiej Brytanii rząd musiał zawczasu akceptować każdy dokument, który był przeznaczony do druku. Potem Pamiętamy, narodziny cenzury, cenzura prewencyjna, cenzura represyjna, wymazania też ze stron niechcianych słów czy całych artykułów. Medialną rewolucję cyfrową porównać możemy chyba tylko z rewolucją Gutenberga, a metody walki z rewolucją cyfrową chyba tylko z katolicką inkwizycją czy osmańską radą do spraw pisma drukowanego. W każdym razie... Prawdą jest, że rewolucja cyfrowa całkowicie przeorała, zaburzyła dotychczasowy porządek medialny i zmobilizowała nie jedną, nie dwie, a dziesiątki rozmaitych sfrustrowanych grup, które traciły właśnie na naszych oczach dawny monopol na wiedzę i informacje. Oprócz wspomnianych już media workerów zagrożeni poczuli się też politycy, uczeni, wszyscy, których status zależał od medialnej ekspozycji. Spychani teraz na margines cyberprzestrzeni musieli liczyć się z mediami, musieli im sprzyjać zamiast, jak w przeszłości, media musiały lgnąć do nich. Wspomniany wcześniej Galloway mówi wręcz o panice panice elit, które teraz zaczęły opowiadać się za przywróceniem jakiejś formy kontroli czy cenzury. Takie terminy, których dawno nie słyszeliśmy zarzuty o dezinformację, manipulacje wszystkie one na nowo stały się linią frontu rewolucji informacyjnej. Do tego dochodzą też nowe terminy jak fake newsy, mowa nienawiści, słowa rażące jak bronta, leponizacja słowa. Teraz żeby była jasność. Dezinformacja, mowa nienawiści, manipulacja słowem to są realne zjawiska. One są realne, ale to nie są nowe zjawiska. Tak, kłamstwo i oszustwo, manipulacja słowem była wszędzie, zawsze tam, gdzie człowiek już tylko umiał pisać i czytać. To, co tutaj było nowe, to ogrom ludzi, ogrom ilość grup społecznych, które nie radziły sobie w tych nowych cyfrowych realiach. Do tych wszystkich, o których mówiłem, dodać należy najróżniejsze środowiska tożsamościowe, które przez ostatnie no powiedzmy 30-40 lat zbudowały taką bardzo silną, niepotwarzalną pozycję społeczną. I to były organizacje feministyczne, tożsamościowe, tożsamości płciowej, rasowe, klimatyczne, majątkowe, wszyscy którzy nauczyli się dobrze nawigować w tej tradycyjnej przestrzeni medialnej i zapewniali sobie odpowiednie nagłośnienie, wizerunek dla tych swoich wszystkich roszczeń politycznych. Nagle ta narracja została wystawiona na wielki test niekontrolowanej masowej społeczności internetowej. Bez cenzury, bez dziennikarzy, bez zblatowanych pośredników musieli teraz od nowa walczyć o atencję w cyberprzestrzeni. Nowe media też wymuszały na nich znacznie agresywniejsze, bardziej krzykliwe strategie, co tłumaczy wysyp tych dziwacznych formacji jak Antifa, Black Lives Matter, wszystkich organizacji konstruktywizmu społecznego, relatywizmu kulturowego, tak jak antybiałość czy, czy agresywny feminizm. Jak mówi Katarzyna Szumlewicz, trzeciej i czwartej fali feminizmu. To może nieco przydługie było wprowadzenie, ale ono jest konieczne dla zrozumienia tego, co chcę powiedzieć dalej. Chcę mówić o koncepcie unijnych regulacji medialnych ustaw, które wprowadzają de facto kontrolę swobody i przepływu informacji. Złożone siatki regulacji, które mają zapewnić Brukseli panowanie nad tym nieokiełzanym strumieniem wolności słowa w mediach społecznościowych. Skupię się tylko na kilku, które moim zdaniem, moim zdaniem kończą w Europie epokę, złotą epokę wolności słowa, a to niechybnie też kiedyś przełoży się na nasz dobrobyt i rozwój gospodarczy. To są na przykład zmiany w zapisach traktatowych o mowie nienawiści, są regulacje o dezinformacji, to jest Europejski Akt o Wolności Mediów, czy współgrająca z nimi wszystkimi ustawa o cyfrowych usługach, DSA. Wszystkie ponoć mają ratować nas przed nieodpowiedzialnym słowem, mogącym zniszczyć nam życie i poczucie bezpieczeństwa wspólnoty. Paternalistyczne państwo, jakim jest Unia Europejska, Czuje się odpowiedzialny za swoich obywateli, ale ponieważ przed nimi nie odpowiada, to nie musi się liczyć z ich zdaniem. Nie musi nas pytać, czy na pewno chcemy być chronieni przed słowem, nawet za cenę dostępu do informacji, albo kosztem ograniczenia naszego wyboru. Działa w przekonaniu, że ona i tak wie najlepiej, co jest dla nas dobre i wie, jak nas trzeba chronić przed złem. Ustępuje tylko w obliczu masowego. Buntu. I to też nie dlatego, że przekonują komisję nasze argumenty, ale kiedy czuje, że może jednak stracić część panowania. Przykładem niech będzie zawieszenie niektórych aspektów Zielonego Ładu tuż przed wyborami do Europarlamentu albo rezygnacja z konstytucji po przegranym referendum w 2005 roku, kiedy Francja i Holandia się zbuntowały. Komisja nie zmieniła jednak tutaj swojego zdania, zmieniła tylko metody. Metody wprowadzenia tego, co twierdzi, że dla Europy i dla Europejczyków będzie dobre. Skoro nie sprawdziły się metody demokratyczne, poczekała 20 lat i konstytucję wprowadzi jako ustawy o zmianie traktatów o Unii tylnymi drzwiami. To samo myślę, że wcześniej czy później zrobi z Zielonym Ładem. Na wszelki wypadek jednak, na wszelki wypadek swoje regulacje Unia wprowadza bardzo powoli. Krok po kroku z rozmysłem, Zaczyna od tych mniejszych form, łagodnych zmian, unika szokowych reform, obudowuje wszystko pozytywną narracją i sowitymi, sowitymi dotacjami. Kiedy wreszcie my już sobie zdajemy sprawę, jak bardzo zmienił się nasz świat, jak dużo musieliśmy za to zapłacić, zwykle już jest za późno na ból. Stąd też zapisy i unijne ustawy regulujące swobody słowa musimy czytać razem. Tylko w ten sposób możemy zobaczyć pełen obraz post epoki. Przypomnę, równo 380 lat temu John Milton w pamflecie Areopatica zaatakował tzw. Tak ordynację drukarską, gdzie wydawca musiał za każdym razem uzyskiwać zgodę urzędnika na każdą stronę druku. Milton dowodził wtedy, że zanim cokolwiek zostanie osądzone i zakazane, musi być dopuszczone do publikacji, żeby lud sam mógł zdecydować, czy chce to czytać. Jego wywód uważany jest za cezurę epoki wolnych mediów. To jest epoka, która może właśnie zmierza na naszych oczach do swojego końca. Europejskie prawo wolności medialnej, EMFA, to chyba najmłodsze dziecko opiekuńczej Unii. To jest taki złożony mechanizm nadzoru nad niezależnością mediów nadzór nad niezależnością mediów tak absurdalnie, jak to brzmi tak też zostało skonstruowane. Czyli w imię niezależności powstaje instytucja do nadzoru nad niezależnymi mediami. I w ramach swojej niezależności, media będą zobowiązane przedstawiać Radzie szczegółowe raporty o tym, jak gwarantują, np. równość zatrudnionym u siebie mniejszościom. Od wydawców Rada Komisja uzyska informacje, jak zapewniają dziennikarzom niezależność od samych siebie jak reklamodawcy nie wpływają na treści redakcyjne. Państwo z kolei państwo ma zapewnić stałe finansowanie mediom publicznym niezależnie od treści, jakości i oglądalności. Na potrzeby ochrony niezależności powstanie nowa cała architektura medialna, gdzie na dole tej piramidy znajdą się krajowe rady. Te rady będą wolne od kontroli państwa, ale nad nimi znajdzie się europejska rada do spraw Usług medialnych, i nad rado obok Rady, nieco schowana Komisja Europejska. Rada w niektórych kwestiach może działać jedynie w porozumieniu z Komisją, czyli w dół, w łańcuchem pokarmowym, za pośrednictwem Krajowych Rad. Pośrednio, oczywiście, Komisja może wymuszać rozwiązania i interpretację granic wolności słowa. Oczywiście w przekonaniu, to będzie dobre dla obywateli i niezależności mediów. Trochę tak jak Komisja Europejska może nakazywać rządom swoje rozwiązania za pośrednictwem mechanizmów monitorowania poszczególnych przestrzeni gospodarce. Ponieważ Rada może mieć też wpływ na moderowanie treści medialnych przez wlopy, wielkie platformy społecznościowe, y Zarówno na szczycie unijnym, jak i krajowym, to daje to komisji dodatkowe, bezprecedensowe możliwości dbania o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Wszędzie, gdzie będą czytać, wszędzie, gdzie się znajdą. Ostatnio pytałem o tę zależność niezależnej rady, samą komisarz Werejurowo, która zbagatelizowała problem, mówiąc: Zapewniamy tylko sekretariat. Sekretariat w brukselskim Lingo to jest kasa. Kasa, kontrola finansów i możliwości decydowania na co, ile, gdzie ta rada może przeznaczać pieniędzy. Cały dokument powstał w oparciu o jedno fałszywe założenie: że, jak piszą autorzy, transformacja informacji cyfrowej stanowi zagrożenie dla wolności słowa, stanowi przesuwanie ciężaru ekonomicznego od mediów tradycyjnych do elektronicznych. Nie oznacza, że one zaczną bardziej kłamać niż zwykle, ani że treści będą gorsze niż kiedyś. Oznacza to większe rozproszenie mediów, większą demokratyzację i większy przepływ informacji, co oczywiście spowoduje, że w sieci jest więcej wszystkiego, więcej chłamu, ale też więcej wartościowych będzie tam materiałów. Mamy zresztą wiele usta, okaże każdy zna przykładów, że media elektroniczne są często abitniejsze, bardziej wrażliwe i często odporniejsze na naciski od tradycyjnych mediów. Ale nawet gdyby, gdyby. Nawet jeżeli komuś przeszkadza jakość tekstów, nadmiar tych idiotyzmów, wulgaryzmów w internecie, to co z tego nie wynika? W demokracji człowiek ma prawo sam sobie kształtować opinie i sam mieć. Niezależną wolę polityczną. Obywatele nie muszą być prowadzeni za rękę przez brukselskich biurokratów. Nie trzeba nam tłumaczyć, czym jest dobre, a czym jest złe słowo. Czego wolno nam słuchać, a czego nie wolno nam słuchać. Demokracja polega na wolnym wyborze. Pluralizm, wolność mediów oznaczają, że nie tylko dobre, ale także złe media mogą się produkować. A ludzie. Mają prawo oglądać zarówno te złe, jak i dobre, sami muszą wybierać. Nikt nikomu nie musi tego tłumaczyć. Bruksela, no cóż, Bruksela uważa inaczej i buduje całą maszynerię, która pozwoli im kontrolować nasze wybory. Swego czasu Mark Twain y, zauważył, nigdy nie ufaj rządowi, który twierdzi, że wie, co dla ciebie jest dobre, a co złe. Bruksela wie. Wie i ustanawia siebie strażnikiem wolności słowa, czego doskonałym przykładem jest zapis o dezinformacji. W zasadzie to jest taka drobna przeróbka artykułu 83 ustępu pierwszego traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Niby nic, nic specjalnego. Tyle tylko, że zgodnie z nową treścią artykułu mowa nienawiści staje się zbrodnią obok takich czynów jak terroryzm czy handel ludźmi. Zapis oznacza, że to europrzestępstwo będzie musiało być teraz wpisane do wszystkich kodeksów w każdym państwie Unii Europejskiej i obłożone będzie jednolitą, kryminalną sankcją minimalną w całej Europie. Kiedy kilka konserwatywnych mediów, jak Brussels Signal, podniosło tutaj raban, inne uspokajały, że nic się nie stało, większość państw i tak ma już swoje własne zakazy i prawa mające eliminować mowę nienawiści. To jest prawda, to fakt. W 2008 roku Unia Europejska przyjęła kierunkowe zapisy o walce z rasizmem i, i z ksenofobią i kolejne kraje się do tego dostosowały. W samej Polsce rocznie stawiane jest jakieś 400 zarzutów kryminalnych w związku z um, nawoływaniem do przemocy. Sprawozdawca parlamentarnej większości, Majte Pagazaura-Tunda, Uznała jednak, że mowa nienawiści zasługuje na coś więcej. Bo, po pierwsze, mowa nienawiści podważa fundamentalne wartości Unii, a po drugie, media społecznościowe nadają każdemu przestępstwu wymiar transgraniczny. To na pozór niewiele mówiące zdanie jest tutaj kluczowe. Nie tylko, że mowa nienawiści staje się teraz eurozbrodnią, ale artykuł 83 sprawia, że. Doskonale działa w koncercie z akcją o usługach cyfrowych. DSA już wcześniej zmuszało platformy społecznościowe do grzebania w naszych treściach, do usuwania niepoprawnych informacji. Teraz oprócz cenzurowania będą musiały zawieść jeszcze prokuraturę. A to czego Google z Facebookiem nie wyłapią, to jestem spokojny, że wyłowią aktywiści. Paul Coleman, prezes Austriackiej Fundacji Obrony Demokracji, w doskonałej książce Ocenzurowani, czyli o cenzurowaniu, czyli Jak Europejskie Zakazy Mowy Nienawiści Zagrażają Wolności Słowa? Paul Coleman zauważa, że enigmatyczne definicje mowy nienawiści sprowadzają się do zakazywania słów czy fraz, a nie do badania prawdziwości twierdzenia. Ogranicza swobodę wypowiedzi, zamiast zakazywać określonych czynów, na przykład nawoływania do przestępstw. Podstawowe pytanie, jakie staje przed nami. Co ma definiować mowę nienawiści? Otóż Parlament Europejski nie odpowiada na to pytanie. Nie ma tam żadnej warunkowości. Nie ma definicji znamion przestępstwa, np. jakby chodziło o podżeganie do przemocy, czy spowodowanie strat materialnych. Badają tylko bardzo ogólne stwierdzenia, jak naruszenie godności ludzkiej. Sam dokument koncentruje się przede wszystkim na tym, kto może być ofiarą, a nie jakie konkretne działania sprawią, że możemy kogoś uznać za ofiarę mowy nienawiści. Otóż ofiarą można być z uwagi na płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, cechy płciowe, wiek. Niepełnosprawność i wszelkie inne możliwe cechy osobowe. Pomylenie z poplątaniem. Nie konkretnie wyrządzona krzywda, ale tożsamość człowieka może uczynić z niego ofiarę. Tożsamość i, i inne możliwe cechy osobowe. Unia zostawia to jest szerokie pole otwartą furtkę na wypadek, gdyby na horyzoncie gdzieś pojawiła się jakaś nowa tożsamość zasługująca na miano potencjalnej ofiary, ba Parlament wzywa Komisję do rozważenia tego otwartego podejścia, tak jest napisane w komunikacie prasowym, i dalej podstawy dyskryminacji nie będą ograniczone do zamkniętej listy, aby ułatwić, u, upewnić się, że przepisy obejmują incydenty motywowane zmieniającą się dynamiką społeczną. Brzmi absurdalnie, ale w rzeczywistości jest to bardzo spójne z całą ideologią ŁOG. Rewolucyjne przebudzenie społeczne, zapewniające nadzwyczajną ochronę wszystkim wygram, wybranym grupom tożsamościowym. Przy czym komisja zakłada, że wkrótce ujawnią się nowe niszczowe grupy dziś są nawet poza naszą, nawet komisji wyobraźnią ale z pewnością, z całą pewnością, Będą ofiarami słownych przestępstw. We wcześniejszych programach wspominałem, że multiplikowanie tożsamości jest taką naturą, konsekwencją modelu opartego na konflikcie plemion, żeby zaistnieć jednostki aspirujące do pozycji lidera będą musiały tworzyć nowe własne wariacje tych mniejszości seksualnych czy rasowych, własne plemiona. Zgodnie z prawem Hansona, który o tym pisał, podział może być procesem w zasadzie nieskończonym. I każda nowa tożsamość, każde nowe plemię ma prawo do czucia się ofiarą. Po drodze oczywiście dokładając więcej literek do tęczowego alfabetu. No. Proces ostatecznie prowadzi gdzieś tam do rozpadu wspólnoty obywateli państw narodowych, na co również Hanson zwraca uwagę, czy jak woli Bruksela, narodzin społeczności polan narodowej. Ale to, co dla nas tutaj będzie chyba najważniejsze, to jest to, że nowe prawo dalej będzie zawężało swobodę wypowiedzi i będzie miało taki mrożący wpływ na uczestników, wszystkich, którzy uczestniczą w dyskursie publicznym. Autocenzura i ucieczka w nowomowę, czyli mówienie tak, żeby ktoś nas zrozumiał, ale żeby się nie narazić. Ktoś nie pamięta czasów PRL-u, to tu polecam profesora Michała Głowińskiego, który fantastycznie pisze. O równoległym języku nowomowy. Europejski Trybunał Praw Człowieka idąc tym tropem, już zaczął zabezpieczać się na wypadek nowomowy. W sprawie urażonych uczuć pewnego geja stwierdził, że mowa nienawiści może być również ukryta w stwierdzeniach, które na pierwszy rzut oka wydawać się mogą racjonalne i normalne. Chodzi o wydźwięk niewinnego stwierdzenia, które ujęte w jakimś innym kontekście również może być przestępstwem nienawiści. Amerykańska autorka Nadine Strossen w książce Hate Speech pisze: zakazy mowy nienawiści z natury rzeczy prowadzą do nadinterpretacji, a te do autocenzury, konsekwentnie do ograniczenia wolności słowa. Prawo, gdzie Ludzie muszą się zastanawiać, jak te zwykłe słowa, których używają, mogą być źle odebrane. Takie prawo zniechęca do wymiany myśli i obrony swojego zdania, czyli nie mniej, nie więcej do egzekwowania swoich konstytucyjnych praw. To są słowa strosze. Pani Pagaza Rotunda twierdzi oczywiście, że nowe przepisy nadal gwarantować będą obywatelom wolność wypowiedzi, Ba pisze, może nawet ułatwią życie, bo będą ustalone stałe normy i wzorce dobrej mowy. Rzeczywistość pokazuje nam coś dokładnie przeciwnego. Regulacje mowy czynią nasze życie coraz bardziej złożone i pełniejsze paradoksów. Mieliśmy to na przykładzie przedstawienia monologii Waginy, to kiedyś awangarda wyzwolenia feministycznego które zostało teraz zakazane na Uniwersytecie w Michigan, ponieważ uwłaczało kobietom transseksualnym, które nie mają waginy. W Wielkiej Brytanii, gdzie policja już od dawna zaangażowana jest w wojnę o poprawność słowną, mieliśmy precedensowy przypadek. Aresztowano działaczki feministyczne tylko za to, że dokonały wpisu na Facebooku że trans kobiety to mężczyźni. Niewyrazistość zapisów genialnie tutaj się wpisuje w postmodernistyczną ideologię woke. Świat, gdzie wszystko podlega interpretacji i wszystko, nawet prawo, staje się ruchome. Zacytuję tylko tutaj fragment mojego ulubionego autora, filozofa kanadyjskiego, Stevena Hicksa, tłumacząc postmodernizm. W postmodernistycznym dyskursie prawda jest odrzucona, a spójność jest rzadkością. Z jednej strony wszystkie kultury w równym stopniu zasługują na szacunek, a z drugiej strony kultura zachodnia jest destrukcyjna i zła. Wartości są subiektywne, ale seksizm i rasizm nie podlegają już tutaj żadnej dyskusji. Zgodnie z teorią Markusa, o którym często mówiłem, w miarę postępu wyzwolenia seksualnego przybywać nam będzie pól do konfliktu. A Bruksela? Bruksela będzie dopisywała kolejne ofiary do swojego pocztu mowy nienawiści. Teraz pytanie, czy po latach zmian w prawie, przykładów ścigania najróżniejszych zbrodni mowy. Możemy powiedzieć, że mamy bardziej pokojowo nastawione społeczeństwo, czy jest przyjaźniejsze dla mniejszości seksualnej, dla imigrantów, dla grubych, dla starych? Przeciwnie. Uniwersytet w Oslo przeprowadził takie dogłębne badania. Wynika z nich coś zupełnie przeciwnego. Uczeni wskazują, że ograniczenia wypowiedzi, słowa sprawiają, że te nagromadzone żale w wyniku braku wolności wypowiedzi, co najwyżej pogłębiają polaryzację i nie niwelują, ale zwiększają konflikty. Ekstremistyczne organizacje, zamiast podkulić ogon, rosną w siłę po obu stronach politycznej baryka. Do podobnych zresztą wniosków doszli uczeni z UNESCO, jak na OEZ przystało, badania robione z rozmachem, miały stanowić tutaj podstawę do opracowania globalnej strategii walki z trollami i nienawistnikami na całym świecie. Na koniec badania uczeni stwierdzili, że owszem, owszem, można zamknąć dostęp do poszczególnych kanałów komunikacji, ale nie można odciąć ludzi od tych treści, treści, które po chwili pojawią się, jeszcze intensywniej w innym miejscu i wzmożone będą jeszcze bardziej szkodzić. Resentymenty będące efektem cenzury są znacznie większym zagrożeniem dla stabilności państwa niż nawet najbardziej wywrotowe treści puszczone na żywioł. Jak pisze izraelski uczony Amicham Magen, demokracje, które chronią wolność polityczne, cieszą się podwójną przewagą demokracji. Doświadczają mniej radykalnych aktów przemocy, mniej protestów ulicznych czy nawet ataków terrorystycznych niż te demokracje, z rozbudowanym systemem kontroli, ochrony mediów przed nadużyciami. W 1964 roku Nelson Mandela skazany został na dożywotnie więzienie za akty terroru, m.in. wysadzanie rządowych instalacji. Ale nie sam wyrok przeszedł nam do historii. Do historii przeszła mowa Mandeli, mowa, którą wygłosił w obronie, usprawiedliwiając użycie przemocy przeciwko reżimowi, przeciwko apartheidowi. Wszystkie zgodne z prawem, mówił, sposoby wyrażania sprzeciwu wobec supremacji białych zostały nam odcięte przez ustawodawstwo. I znaleźliśmy się w sytuacji, w której musieliśmy albo zaakceptować stały stan niszczości, albo Przeciwstawić się rządowi. Nelson Mandela twierdzi, że przemoc w państwie pozbawionym gwarancji wolności słowa staje się jednym z mechanizmów ekspresji, może jedynym. Nawet jeśli ich cezorami są demokratyczne instytucje, frustracja szybko będzie się przeradzała w przemoc. No, niestety przewodnicząca Komisji Europejskiej twierdzi coś zupełnie innego na światowym forum ekonomicznym der wygłosiła pomienną mozę twierdząc, że największym globalnym zagrożeniem nie jest dziś wojna w Ukrainie czy zmiany klimatyczne, ale właśnie dezinformacja, dezinformacja i mowa nienawiści prowadząca do polaryzacji naszych społeczeństw. I co gorsza też do utraty zaufania Europejczyków do unijnych instytucji. Winę za brak autorytetu, niechęć za te wszystkie obelgi pod adresem Brukseli przewodnicząca von der Leyen tłumaczy nie tyle źle stanowionym prawem czy brakiem przejrzystych, demokratycznych procedur w Unii Europejskiej, ale tłumaczy to, że jest to wina mowy nienawiści, że to ona sprawia, że decyzje Brukseli są po prostu demonizowane. Podobną taką odwróconą konstrukcję logiczną zajdziemy we wniosku do Parlamentu Europejskiego, gdzie mowa nienawiści ma być, jak czytamy, sprawcą narodzin ekstremistycznych i populistycznych ruchów politycznych, które zagrażają demokracji. Żeby nam to teraz nie umknęło, utrata zaufania do Unii Europejskiej jest konsekwencją mowy nienawiści. Oczywiście. Mowa nienawiści inspirowana jest z zewnątrz. Na poparcie komisarz Jurowa przytacza tutaj twarde dane. W samym tylko 23 roku służby dyplomatyczne Unii odkryły 750 rosyjskich kampanii dezinformacyjnych, które zostały sklasyfikowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Profesor Magen odwraca tutaj ten argument. Twierdzi, że coraz trudniejsze poruszanie się po labiryncie tej nowomowy sprawia, że zachodnie społeczeństwa stają się łatwiejszym, a nie trudniejszym łupem dla najróżniejszych teorii spiskowych i rosyjskich troli. Ojciec konserwatyzmu Edmund Burg w eseju z 1770 roku Myśli o przyczynach niezadowolenia krytykował Jerzego III za obchodzenie parlamentu, rządzenie królewskimi dekretami, zastępowanie wybieralnych parlamentarzystów uległymi urzędnikami. Przy czym król cały czas, kiedy to mówił, głosił peany na rzecz ustroju parlamentarnego i nawoływał do ścigania monarchistów, którzy chcą odebrać wolność obywatelom. Jak łatwo się domyślać, najwięcej antydemokratów znajdował wśród parlamentarzystów. Wkrótce odkryto, pisał Burg, że wolny ustrój państwa nie musi być sprzeczny z autokratycznym rządem. W trosce o ofiary wolnego słowa urzędnicy wprowadzają w Unii Europejskiej ograniczenia naszych własnych swobód, których jak zawsze jedynym beneficjentem będą ci, którzy te granice wyznaczają, a prawdziwymi poszkodowanymi będą ci, których miały chronić. Zapraszam Państwa serdecznie do wspierania kanału Wolności w Remocie na Patronite. Naszym patronom gwarantujemy. Ekskluzywne treści, niepublikowane do no materiały. Patroni otrzymają także pełen przegląd źródeł i zasobów, które składają się na nasze programy, nasze archiwa. Zachęcam także do przekazania 1,5% swojego podatku na Fundację Walsh Enterprise Institute. Pieniądze na pewno będą dobrze wykorzystane. No i oczywiście zapraszam już teraz na kolejny odcinek na podcastach na kanale Wolności w Remoncie, na YouTube oraz na Spotify i podcastach iTunes.